Jeśli tak jak my złapnieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Zapraszamy na Groupama Stadion. Witamy serdecznie w ten słoneczny dzień na Groupama Stadion, gdzie będziemy dziś świadkami wielkiego meczu, a przynajmniej mamy taką nadzieję. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani Ligi Francuskiej nie mogą, nie powinni przegapić kolejnego spotkania w tych rozgrywkach. Olympique Lyon zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Za chwilę możemy mieć centrę. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Marco Verratti. I oto z piłką Neymar. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Czy ta okazja da prowadzenie? Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramkę! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ostatnio profile tego piłkarza w mediach społecznościowych były rozgrzane do czerwoności. Zagra dzisiaj przeciwko swojej starej drużynie. Jak myślisz, będzie mu to ciążyło? Ciężko orzec. Jak się gdzieś jakiś czas grało, to potem jakiś sentyment zostaje. Nawet jeśli rozstanie nie jest najlepsze. A kiedy odchodzi się w dobrej atmosferze, tym trudniej jest potem zebrać się do gry przeciwko dawnym kolegom. Ale to jest profesjonalista. Potrafi odłożyć sentymenty na bok. I teraz z piłką Idrissa Gueye. Podanie do Messiego. Messi zagrywa w 16. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Znakomita interwencja. Ale nic z tego. Spalony. Jednak spalony. Sam się zdziwiłem, bo wszystko było na styku, ale faktycznie. Mało kto wzbudza w obrońcach taki strach jak Messi sunący w kierunku pola karnego. Neymar teraz w 16. Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza. To on ją zgarnął. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Doskonale się teraz zachował. Było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. Do Messiego. Uwaga, wychodzi sam na sam. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. No i po ataku zagrożenie minęło. Mbappé. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie.
I oto z piłką Leo Messi. Mbappé, może być niebezpiecznie. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Mbappé, będzie groźnie. Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. Messi pograł tam w swoim stylu, tiki-taka, jaką zawsze chcemy oglądać. A Mbappé z takiej odległości nie zwykł się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. 2-0, gramy dalej. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Moussa Dembélé. Marquinhos. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Barella. PSG traci piłkę. Manchester City zwykle kupuje tych, których chce, a na niego od dawna mieli chrapkę. Tomku, czasem do stworzenia mocnej ekipy brakuje jednego elementu. Czas pokaże, czy on się nim stanie. Na pewno będzie dla nich poważnym wzmocnieniem. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. I teraz z piłką Idrissa Gueye. Odbiór jak z podręcznika, brawo! Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. No i teraz dokładnie, na dalszy słupek. Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza, to on ją zgarnął. Teraz Neymar. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Mbappé zagrywa w pole karne. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Przypomnijmy, że wielkimi krokami zbliża się już ważne spotkanie Ligue 1. Olympique Lyon zmierzy się z Troyes. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Wspaniała interwencja bramkarza. Ależ Robinsonada.
Rzut rożny wykonał Neymar. Nie, nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Leo Messi z rzutu rożnego. Piłka znowu wyszła za linię końcową. Rzut rożny. Messi dośrodkowuje z rogu. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Dobre wycofanie ze skrzydła. Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęście. I tu mamy tego przykład. Myślę, że wszak nie będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. I mamy nowego gracza PSG na boisku. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Diallo. I tu jeszcze mała przypominajka dla Państwa, że wkrótce czeka nas transmisja kolejnego ciekawie zapowiadającego się meczu. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu. Jestem przekonany, że obie drużyny powalczą o wygraną. Z pewnością je na to stać. Teraz okazja przed nim. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Docenimy obrońcę, naprawdę. Moussa Dembélé. Dombele. Dobrze go tam wypuścił. Chorągiewka w górze, mamy offside. A szkoda, bo wyglądało to bardzo obiecująco. W takich sytuacjach decydują ułamki sekund. Trzeba podjąć optymalną decyzję, kiedy ruszyć do przodu. Tym razem się nie udało, ale taka próba to zawsze duże zagrożenie dla defensywy, więc oczekiwałbym więcej takich zagrożeń. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Paketa. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie i chorągiewka w górze. Ta akcja nie będzie miała dalszego ciągu. A szkoda, bo dobrze się zapowiadała. Trzeba pochwalić samo podanie. Pod tym względem nie można mówić o błędzie. Tym razem zawiódł pośpiech. Zbyt ochoczy było to wyjście na pozycję. Piłka poza boiskiem. Out. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Neymar. Herrera.
Ładnie teraz grają piłką, czekają na okazję do zadania właściwego ciosu. I chorągiewka w górze. Mamy decyzję o spalonym. No, niełatwo to było wypatrzeć. Duże brawa. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.